sprawne i sprawcze państwo musi potrafić zajmować się wieloma sprawami jednocześnie. Mamy dziś kryzys za naszą wschodnią granicą. Mamy też kryzys z uchodźcami w Polsce. Mamy problemy gospodarcze, ale musimy też stawiać cały czas na rozwój po to, żeby miasta, miejscowości, setki takich miejscowości jak Janów Lubelski, żeby mogły się rozwijać normalnie, żeby można było normalnie się komunikować. Wraca moda na kolej i bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę, bo kolej jest tym środkiem komunikacji, który jest bezpieczny, sprawny, szybki, jednocześnie też przyjazny dla środowiska naturalnego. I to bardzo dobrze, że ludzie z powrotem wracają do podróżowania koleją. Bo do tej pory też, do 2015 roku, mieliśmy do czynienia ze zwijaniem się torów kolejowych, zwijaniem połączeń kolejowych, z likwidowaniem dworców. I to była bardzo niewłaściwa strategia poprzednich rządów. Dzisiaj stąd ogłaszamy już nie tylko kolejny program rozwoju, ale także ten, za którym idzie wiarygodność, program, za którym idzie wiarygodność realizacji. Bo wyremontowaliśmy ponad 400 stacji przystanków kolejowych, blisko 300 dworców kolejowych. I odbudowaliśmy ponad 1000 kilometrów połączeń kolejowych, torów kolejowych. Tak jak tutaj, szanowni państwo, z Janowa Lubelskiego będzie skrócony czas podróży znacząco i możliwe będzie w ogóle połączenie kolejowe ostatecznie do Lublina.